spotykają się, by pamięć o tej dywizji nie zanikła. Organizują wycieczki, podtrzymują tradycje. Kilińszczacy, bo o nich mowa, na początku września spotkali się już po raz 10, jubileuszowy. W takich imprezach biorą udział nie tylko byli żołnierze i pracownicy związani z 4. Lubuską Dywizją Zmechanizowaną, ale także sympatycy. Oprócz tych, że żołnierzy i pracowników wojska, uczestniczą w naszych spotkaniach sympatycy, małżonki. Także jest to grupa osób emocjonalnie związana z byłą 4. Lubuską Dywizją Zmechanizowaną. Stowarzyszenie Kilińszczaków, funkcjonujące od dekady, przejęło tradycję od 4. Dywizji, która to była kontynuacją 1. Armii Wojska Polskiego. Głównym zadaniem stowarzyszenia jest przypominanie historii, w tym roku także ze względu na 100-lecie odzyskania niepodległości. Nie tylko wojenne tradycje 4. Dywizji, ale przecież mamy jeszcze z okresu wcześniejszego jednostki związane z numerem 4. Także tutaj my mamy na celu to, ażeby cały czas przypominać, że 4. Dywizja, jednostki wchodzące w skład 4. Dywizji Zmechanizowanej tworzą pewien taki ciąg historyczny. Krosno Odrzańskie jest wyjątkowym miejscem ze względu na stacjonujące tutaj niegdyś liczne jednostki wojskowe.